Siu, pan coś dzisiaj znajdzie w lesie? Co? Znajdę jakieś fajne fanty w lesie? Znajdę, nie? No, dobry pies. Jeszcze trochę i będziesz ze mną chodził. Do lasu pójdziesz, wiesz? Szukać skarbów, no. Cześć wszystkim, Andrzej, witam serdecznie. Słuchajcie, jestem w tym samym miejscu, gdzie wpadła mi ta piękna moneta z zeszłej niedzieli. To było dokładnie na wprost jakieś 40 metrów stąd. No są tu stare drzewa, więc pamiętają historię tego miejsca. No zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Oczywiście jak coś wyjdzie, to na pewno wam to pokażę. Szkoda czasu, ciśniemy do pierwszego. Nasz pierwszy poważniejszy sygnał 78. Ewidentnie chyba aluminium, ale coś tu jest takie wstępne czyszczenie wodą. Nie wiem, co to jest. Spróbuję to coś przy aucie jeszcze podczyścić, ale coś tu jest, jakiś rant taki. Ale nie wiem, no mówię, zobaczymy na podsumowaniu. Patrzcie na to. O, w mordę. Tu jeszcze widzę, z drzewem jest. Ale piękny musiał być, kurde. Zapomniałem moskitiery w aucie i komary mnie łupią. Ale piękny krzyżyk był. Krzyż. Zaraz trochę było szczoteczką do czyszczenia wam pokażę. Troszkę go oczyściłem. Nie chcę fesy haratać, bo tutaj jest drzewo. Ale ładny musiał być. Wręcz piękny. Teraz wyszedł guziczek. Taki jakiś grubas, ale z łóżkiem cały. To jest chyba groszek. Ale jakiś taki dziwny na groszek. Taki do szpica idzie do góry. Widzicie to? Gdzie lecisz? Chodź. O, jakiś taki dziwaczek. No ale zobaczymy tego dziwaczka na podsumowaniu. To mam szczoteczkę, wodę, to będziemy działać. Słuchajcie, tego jeszcze nie grali, żebym ja w lesie znalazł, patrzcie co. Kalkulatorek. To się chyba liczył, ile grzybów znalazł. Jest kolejny guziczek. Też z uszkiem. Ładnej patyńce zielonej. Musiał tu już sporo leżeć. Ciężki. Dobra, zabieramy. To jest taka kosa grzybiarza. Ostra. Stawiam PRL. Jest jakaś krągłość, chyba moniaczek. Nie wiem, czy nie czasami jest współczesne. To mamy 5 fenoli. Tu już zaczyna go obgryzać, ale ewidentnie 5 feningów. Teraz zobaczymy z tyłu, co to jest. Wiem, wiem, spodnie tre. Nie no, muszę doczyścić, bo nie widzę, ale chyba Adolf. Adolfinio. Adolfik. 5 fenoli.
Teraz wyszła taka radziecka saperka z II wojny światowej na 100%. Trzonka już nie ma, zjedzony. Ale coś tam chyba jeszcze w środku jest. No, jeszcze jakieś tam spróchniałe drzewo. No, ale ewidentnie saperka. Trzeba zabrać. Wczoraj była jedna lotka z moździerza, a dzisiaj, patrzcie, jest druga. 43. 43, ale zbita, więc jako złą pójdzie. Ktoś stoi pod drzwiami i mówi, gdzie są moje klucze? A klucze były tu. No tak to bywa. No ewidentnie coś tu jest w tej bryłce. O! O w mordę! Patrzcie, o ja pierdziule. Co to jest? Jakiś guziczek, ale jaki piękny. O w mordę. Patrzcie. Ależ zaś fajny strzał. Tu pod korzeniem siedział. Ale mówię, ja takie sygnały ciche po prostu nie odpuszczam. Jak mi pokazuje Deus, że jest kolorek, chociaż nie pokazuje nic na skali, to ja go tak kopię i tak. Teraz biło nisko, bo 28, ale ja to kopnąłem i to nie wiem, ale to już to jest desktop, to już nie da się odczytać. To już jest tak cienkie, że jak papier. Była ewidentnie jakaś moneta, ale nie wiem jaka. Nie pójdzie już z tego nic odczytać. Teraz wysoko grało i takie coś wyszło. Nie wiem co to jest. Aluminium, bo lekkie. Nie wiem. Dziura chyba na wylot. Ta dziura jest na wylot. Teraz tu pod drzewem praktycznie jestem przy aucie. Jeszcze wyszło tyle ołowiu. A tutaj też jeszcze jest ołów. Dobra, wykopię to. Pochodzone. Trzeba jechać do domu trochę odpocząć. Jutro też jest dzień. Podsumujemy, co tu dzisiaj wyszło. A coś wyszło, no nie jest tak, że nic. Wyszła co? Ta saperka radziecka z II wojny. Sapareczka wyszła. Troszkę kolor, to jest akurat aluminium, ale tu jest drucik miedziany, tu idzie do miedzi. 2, 3, 4, 5, 6 łusek. To jest chyba splaszczony jakiś nabój. Ta. Co tu jest? To chyba będzie z zapalnika. To będzie chyba z zapalnika. Tu jest jakaś blaszka, nie wiem. Z tyłu takie też ewidentnie się paliło, bo widać, że spalone jest takie białe. Tu jest co? Tu jest wbity kolcok. Wbity kurde kolcok, ale nie wiem, to na jakiś metal w las. Nie idzie tego bardziej doczyścić. No ale ewidentnie szpic wystaje. Tu jest jeszcze jeden szpic. Troszkę złomu. Nóż grzybiarza, kalkulator, tu jakieś, nie wiem, aluminium, tutaj też jakieś aluminium, coś tutaj jest, ale nie wiem co to, tutaj też, jakby to było z kompletu, tak, to tak by to w sumie znalazłem w dwóch miejscach, daleko od siebie, to było pierwsze, to było drugie, ale daleko od siebie, no tak jak mówię, tu monetka, destrukt, nic już nie ma, sama patyna, 5 fenoli, Adolf, tam taki średniawy guziczek, to będzie chyba stary guzik, bo to już jest sama patyna i ciężki. Patrzcie, ładna zielona patynka, zielony guziczek. Tu drugi guziczek, taki dmuchaniec, ale ja takiego guzika jeszcze nie widziałem. Ma takie dwie dziurki i tu taki zastoszka, patrzcie, taki fajny guziol.
fajny guziol, ale to jest nic. Tu jest najlepszy guziol z kamykiem. Jakaś pani gdzieś pewnie pędziła na koniu ze 200 albo 300 lat temu i odleciał. No i jest jeszcze z uszkiem, ale tu już trochę obżarty, no ale kamień jest. Kamień jest, aha, ten ołów, co wygrzebałem tutaj przy aucie pod drzewem. Patrzcie, to jest kurde z kilogram ołowiu. Trzeba będzie niedługo pojechać na skup, bo jest drogi złom. Ten krzyż jest kurde ładny. Piękny jest ten krzyż. To co z niego zostało, tu jest do słońca, tu jest ogólnie z drzewa, tu jest drzewo, tu jest ołowiany chyba, tu jest takie jakby te, nie wiem co to jest, u góry też coś jest, no mówię, no ładny, ładny, ale nie jest, szkoda, że nie jest cały, nie? Fajna, fajna sprawa, no fajna znajdka, no. Fajna znajdeczka. No co wam mogę powiedzieć? Jestem z dzisiejszego wypadu zadowolony. Oczywiście, że tu przyjadę, to tam nie podlega ani dyskusji. Ten las to jest do... Tu jeszcze będę długo chodził. Jak to mówią, że miejsce przechodzone. To jest kompletna bzdura. Nie ma czegoś takiego jak miejsce przechodzone. Bo co przyjadę, to coś zawsze wychodzi. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Hej, do następnego.